No. Kur, ja to tradycyjnie do wiadra walę. Jarku, tradycyjnie do wiadra. Dobra, Jareczku, postanowiłem tak zrobić, bo ostatnio żeśmy mieli ten wywiad, 20 minut prawie wywiadu, no i ten w sumie wywiad był o tym wszystkim, co wszyscy wiedzą i tak dalej, a u mnie jest kontrowersyjnie. Czy ty wyrażasz go na kontrowersyjne tematy? Nie będę się pytał o żadną Iwonę Suwał czy Zbielskę, nie wiem skąd ona jest, to ci gwarantuję, ale muszę zadać ci... Jeżeli... Pytanie. Tak. No. No jeżeli nie będziesz pytał mnie o rodzinę, o tematy bardzo, bardzo osobiste i prywatne, to tak, oczywiście, że tak. Zresztą zawsze mogę odmówić odpowiedzi, prawda? No możesz, ale u mnie się nie odmawia. Jeszcze nikt ci nie odmówił? Jeszcze nikt ci nie odmówił? O kurde, no to ja mam poważne wyzwanie. No. Dobra, no spróbuję zadowolić swoją publiczność. Nawet zajrzałem na swój kanał. Ty, poczekaj chwilę, bo ja tutaj jadę teraz ciężarówką. Czekaj. No, domyślam się, że ciężarówku. Ale ja miałem zapisane te pytania, bo ja czytam te wykopy i tak dalej. No, niby tutaj oni najbardziej jadą, dobra. Kurde, no nie. Jarku, Meksykanie, no jestem przygotowany. Czekaj, szukam tego. No. Ale dobra. Nie, no wiem, pierwsze pytanie, dobra. Inaczej, ja to z pamięci pojadę. Pierwsze pytanie, które chciałbym ci zadać, jest o Ewę z Krakowa i o... Oto jak wtedy piłeś i chciałeś pieniądze od widzów. Ja wiem, że ty już na nie 100 razy odpowiadałeś, ale dzisiaj chcemy, żeby to się rozwiązało do końca. Słucham, Jarek. Możesz pokrótce... Poczekaj, jeszcze raz dokładnie powtórz mi pytanie, bo mi w jakimś miejscu zerwało i ja dokładnie nie wiem, co od Krakowa? Jeszcze raz. Ewa, Kraków, nienarodzone dziecko, na które zbierałeś pieniądze. Już ja mówię. Ja to też mówiłem na live. Nie wiem, czy mnie dobrze słyszysz, bo mi to u ciebie trochę przerywa. Słyszę dobrze. No to dobrze. Ja już to mówiłem na live, którymś, no bo mnie ten temat też dręczy. Te początki mojego nagrywania, no to wiesz, no trochę to taka była bomba i tak dalej, bo no, nie ukrywam, ja nawet nie wiedziałem, że się to tak rozwinie i nawet tego nie planowałem. Więc wiesz, no powiem tak, byłem podatny. Po pierwsze, nie, może zaczniemy od początku. Po pierwsze, no to wiadomo, nie miałem dupy. No. Więc wiesz, kilka lat. Wypuszczony pies, to wiesz, wszystko wyłapie, nie? Tak bym powiedział, nie? Tak. Po drugie, jak z Ewą z Krakowa się zaczęło? Już ci mówię. Z Ewą z Krakowa zaczęło się w taki sposób, że Ewa z Krakowa wysłała mi list. Mhm. List, który mam do tej pory. Mhm. W liście tym tam pisała, że tam mnie ogląda, że to. No wiesz, cukrowanie, jak to baba cukruje dla faceta, nie? Tak. Więc ja, z tego co pamiętam, zacząłem z nią pisać, kurczę, nie na Facebooku, bo ona chyba na Facebooku nie miała, ale wiem, że jakoś się z nią kontaktowałem przez internet, nie? Zaczęliśmy jakoś ze sobą pisać, potem chyba otrzymałem drugi list, szkoda, że nie mam tego drugiego listu, bo w tym drugim liście zawarte były żale i bóle, że Ewa z Krakowa jest chora na raka, że przychodziła operację i tak dalej, że ma tam słaby stan zdrowia, takie wiesz pierdoły, no typowe pierdoły na litość, tak bym powiedział. Ale ty to łykałeś, wiesz. Ty to łykałeś. Tak, no tak, właśnie do tego dążę, no. Dlatego zacząłem od tego, że wiesz, że pies wypuszczony, no to wiesz, każdą sukę wyłapie, nie? Ja nie chcę o niej mówić brzydko, no ale wiesz, no, ja staram się to cały czas wyjaśnić i wiesz, i ludzie, kurde, wiesz, cały czas mi przypinają to, że ja sobie przytuliłem kasę, że zbierałem na jakieś dziecko. No ale dobra, lećmy dalej z tematem. Więc wiesz, no kurde, ona się pojawiła właściwie jako pierwsza taka dziewczyna, która się no, zainteresowała tak jakby mną, nie? Bliżej, nie? Powiedzmy. Nie? Przepraszam, że ci przerwę. Wcześniej nie miałeś żadnych kobiet? Nigdy kobiety nie miałeś? Nie, no w życiu swoim miałem oczywiście, że tak, no kurde, miałem. Ale był taki okres, że nie miałem dłuższy czas kobiety i ja tego nie będę ukrywał. No był taki okres. I przez menerstwo, tak? Myślę, że w dużym stopniu przez to. Dobrze. W bardzo dużym nawet stopniu, no bo kurde, pijąc, no gdzie znajdziesz babę, jak pijesz z wenelami, w którym sam zresztą je byłem, no można powiedzieć, że jestem nawet, no wedle Stratka, nie? No ale nie będę teraz mówił o Stratku. Więc słuchaj, no łykałem to, nie ukrywam, łykałem to i łyknąłem, nie? Bo gdybym tego nie łyknął, nie pojechałbym do Krakowa na pierwszą wizytę, bo jednak to jest 600 kilometrów. Tak. Jechać. No i dobra, pojechałem pierwszy raz,
Oczywiście stwierdzenie z jej strony było, że ona nie może tam do domu mnie wpuścić. Właściwie to nie pamiętam już nawet, dlaczego nie mogła mnie wpuścić do domu. Stwierdziła, że nie bardzo, że nie może, że nie ma warunków, czy coś takiego, że jest syn dorosły. Na bank kochanek siedział ze ścianą, nie? Jarku, na bank kochanek siedział ze ścianą i wiesz... Czy chcieli skarby? Nie wiem, słuchaj, zaraz do tego dojdziemy, bo... bo wyobraź sobie, no, będę starał się tak pokrótce opowiadać, nie? Tak. No i byłem raz, byłem drugi, chyba byłem trzy razy chyba u niej, wiesz? Tak. Wtedy nawet nieźle z kasą stałem, więc jeździłem co miesiąc, bo co miesiąc dostawałem za filmiki kaskę. Więc jeździłem co miesiąc, więc relacje nasze były takie, że no wiadomo, spaliśmy razem. Oczywiście, że tak. Wiadomo, jak spanie, to wiadomo, co było. Wszystko było na mój koszt, to od razu mówię i to nawet bez skrupułów. Mhm. Było wszystko na mój koszt, więc to było fundowane przeze mnie. Czyli sponsoring, typowy sponsoring. Tak. Zabawa w hotelu, kurwa, żarełko, piwerko, kurwa, papieroski dobre. Żyj do bólu, kurwa, rób co chcesz, nie? No. Więc tak spędzaliśmy czas, no oczywiście nie ukrywam i się muszę do tego przyznać, no, że w takim ulicznym języku, no, można powiedzieć, że się dałem. Nie wiem, czy rozumiesz takie słowo, że rozumiem, ktoś się dał. Po prostu się dałem się, nie? Owinęła mnie wokół palca, no kurwa trudno, no człowiek błędy popełnia, ale owinęła mnie tak wokół palca, że po tych trzech przyjazdach do niej zaczęły się prośby o pomoc pieniędzmi. W ogóle zaczęła się motyw taki, że któregoś dnia zadzwoniła do mnie i stwierdziła, ty słuchaj, ja jestem w ciąży. Ja mówię, że co, ty, no niemożliwe tego, no kurwa, no ja wiem, kurde, jak te relacje łóżkowe wyglądały, no i sorry, nie? Ale dobra, to ci przerwę, zadam pytanie wprost. Czy ty wpuszczałeś się jej w drogi płodne? No, czy się opuszczałem? Czy się w niej spuszczałeś? No bo kurwa, żeby dziecko było, to musisz się w nich puścić, tak? No raczej tak. No to raczej czy się spuszczałeś? No raczej tak, ale... Na kolano spuścisz, albo na pępek, to wiesz. No wiesz, no nie wiem czy za każdym razem, ale było kilka akcji, nie? No. Było kilka akcji, więc dlatego zacząłem trochę w to wierzyć. Po telefonie, który ona do mnie wykonała, że jest w ciąży, ale od razu mi, wiesz, powiedziała, że ciąża jest zagrożona. I wiesz, i słuchaj, i zaczęły się wtedy kłopoty. Zaczęły się kłopoty z tego względu, no że, no nie ukrywam, no z takim mózgiem, jaki miałem zryty, no to uwierzyłem w to i to dosyć głęboko, przecież miałem dobre relacje z nią, byłem u niej, wiesz, i tak dalej. Fajnie się układała, ona, kurde, wiesz, fajnie ze mną gadała. Było wszystko miło, pięknie i ładnie, więc nie miałem podstaw nawet sądzić, że może mnie oszukiwać. Więc wychnałem to, kurwa, jak młody pelikan. I zaczęły się prośby i roszczenia o kasę. Żebym co tydzień chociaż przesyłał jej pieniądze, to stać 100 zł, 200 zł właśnie na lekarstwa, bo przecież oczywiście ciąża była zagrożona. No dobra, ja mówię, nie ma problemu, jak trzeba, to będę pomagał, kurde, potem będziemy coś kombinować, bo ja, wiesz, tak byłem trochę zszokowany też, no, trudno nie być zszokowanym taką wiadomością. Więc słałem ją tu kasę, jak głupi. Nawet szkoda, powiem ci szczerze, bo miałem kwity, coś śmieszniejsze. Nigdy nie słałem na jej nazwisko, ona zawsze prosiła, żebym słał nazwisko ponoć jej syna, co też pewnie nie jest do końca prawdą. No, mogło tak być. No wiesz, słuchaj, błędy się popełnia, niestety, no. Ja się nauczyłem na dwóch błędach, o nodze też pewnie będziesz mnie pytał. To był drugi błąd. To jest następny temat, Jarku, tak. Tak. Więc słuchaj, no więc słałem jak głupi te pieniądze i w końcu któregoś razu się wkurwiłem, bo ludzie zaczęli mi otwierać oczy, że ona wkurwali i wiesz, robi Jarku, mi... Bo... ja cię już wtedy oglądałem i ludzie ci cały czas ścisnęli w kolejce tak, że ta ciąża jest... urojona i nawet ktoś ci powiedział, no że, tak. życzy ci, żeby to dziecko za przeproszeniem powiem zdechło, to byłeś taki oburzony, no. Wszystkich powyzywałeś, każdy, my żeśmy wszyscy wiedzieli, wiesz, że ta ciąża jest urojona, nie? No widzisz, no a ja byłem zaślepiony i to był mój błąd, ja się do tego błędu przyznaję. Ja nie powiem, że takiej sytuacji nie było, więc ja byłem święcie przekonany, że to się dzieje naprawdę. No mówię ci, że to się dzieje naprawdę. Ale potem zaczęło się to, kurde, jakoś pięknie, ładnie wszystko rozmywać. No bo słuchaj, ja stwierdziłem raz,
Było parę takich momentów, gdzie zacząłem już sam ewidentnie widzieć, że coś tu kurwa mi nie halo jest, nie? Bo kiedy powiedziałem, żeby przesłała mi chociaż zdjęcie z USG, nie? No to powiedziała mi, że zdjęć takich nie będzie przesyłać, bo ona nie chce mieć zdjęcia, bo dziecko może umrzeć, więc dobra, myślę, dobra, myślę, jeżeli nie w taki sposób, no to ja ją zahaczę w inny sposób. Więc ja jej powiedziałem, że dobra, to ja przyjadę tylko na jeden dzień do ciebie. Wiesz, to nieduży koszt, to jest bilet w jedną stronę, bilet w drugą stronę, tam nie wiem, trochę żarcia, trochę piwa, bo wtedy jeszcze chlałem, no i wiesz, duży koszt to by nie był. Więc ona stwierdziła, ona stwierdziła, że a nie ma sensu jechać do Krakowa, bo ona jest w klinice poza Krakowem i tam trzeba dojechać prywatnym samochodem, bo tam nie ma dojazdu. No tak kręciła, no tak ci mówię, tak było, no. Więc tak jakby, kurwa, ja spojrzałem tak, aha, to przyjechać nie mogę, wiesz, zdjęcia nie widzę, no nie mam dowodów, wiesz, nie? Nie pamiętam dokładnie, jak to się urwało. Tak. Ale prawdopodobnie z tego, co pamiętam, to chyba ja powiedziałem, że koniec wysyłania kasy, koniec tego, póki nie będzie dowodów. Jakoś to się po prostu, no, przestała się odzywać do mnie, więc to był, no, nawet niezły wkręt, no, w który ja się wkręciłem, no i kurwa, no i, no widzisz, no, no chyba kurwa za bardzo zawierzyłem babie. Czyli w tej danej... Albo za bardzo zaślepiony byłem dupą. Czyli w tej danej sytuacji po prostu zostałeś oszukany, tak? Można tak podsumować? Tak, ja to mogę powiedzieć kurwa z czystym sumieniem, no, że zostałem wydymany na kurwa na hajs. Po prostu. Dobrze. Po prostu i ja tego nie ukrywam. Jareczku, na tym zakończymy ten temat. Przejdziemy do następnego już po